O tu Pedro, witam Was w 38. odcinku serii Autografy. Oprócz autografu dzisiaj Wy już wiecie kogo. Wiecie kogo i później po prezentacji autografu będą już takie małe informacje, ale to już tylko dla zainteresowanych, więc jeżeli chcecie, to zostańcie do końca filmu. A więc dzisiaj mam dla Was autograf Przemysława Niemca. Tak się to prezentuje. Polski kolarz, zespół oczywiście Lampre Merida. Nie wiem, włoski lub francuski zespół, ale raczej włoski. Autograf jest na karcie zespołu. Z tyłu mamy oficjalnych sponsorów i partnerów zespołu. Do tego tak się prezentuje ten autograf. Forma 10 na 15. Autograf nie jest trudno zdobyć. Akurat teraz ja mogę Wam powiedzieć, autograf można zdobyć przez Facebooka. Napisać właśnie do Przemysława Niemca. No żadnym kłopotem to nie jest, więc autograf jak najbardziej w swojej kolekcji można mieć. Co dalej? Autograf już naprawdę sporo czas temu zdobyłem, ponieważ myślę, że to będzie już prawie rok temu. Dokładnie gdzieś wrzesień, październik lub listopad. Więc dobra, może nie rok, ale około pół roku. Do tego autograf dla mnie zbyt cenny nie jest, chociaż wiadomo, jeden z lepszych polskich kolarzy, ale kolarstwem się zbytnio nie interesuje. No po prostu mam w kolekcji to mam. Co do informacji, niedługo na przestrzeni kilku dni pojawią się kolejne odcinki serii Autografy. Może jeszcze dzisiaj wrzucę 2-3, żeby trochę nadrobić ten czas stracony. Do tego kilka odcinków z kart, bo zrobiłem ostatnio także kilka wymian i kilka naprawdę cennych kart doszło do mojej kolekcji. I możecie się zastanawiać, dlaczego teraz nie ma zdjęcia. Nie wiem, w ikonce filmu. Ponieważ teraz wrzucam filmy przez telefon. Mam małe problemy techniczne z komputerem. Ale myślę, że to wybaczycie jakoś. Jak na razie tak to będzie wyglądało. Oprócz tego we wakacje, jak co roku, na pewno zamówię jakąś większą paczkę i będzie to otwierać. A więc komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. Do zobaczenia i cześć.